Możliwe, że miał pan nadzór nad sprawą, a nic pan w tej sprawie nie wiedział. Szanowni państwo, pozwólcie, że w pierwszej kolejności odbędę spotkanie z panem ministrem sprawiedliwości, bo uważam, że warto rozmawiać. Szkoda tylko, że to jest pierwsze spotkanie od 13 grudnia. I po wyjściu przekażę państwu, czego dotyczyło spotkanie i odpowiem na państwa pytanie. Być może będzie oświadczenie. To spotkanie dopiero za 20 minut, więc mamy czas. Za 10 minut. Tylko... Za 10, ale pozwólcie, no konwenanse wymagają, tego. Napisano, że 6 maja tego roku objął pan nadzór nad tym postępowaniem. Wczoraj był 6 czerwca, czyli już ponad miesiąc, a chwilę przed tym oświadczeniem napisał pan, szanowni, że nic o tym nie wiedział. Szanowni państwo, znacie sekwencję zdarzeń. Zdarzenie miało miejsce na granicy 25 marca. Czy to oznacza, panie prokuratorze, że pan nie wiedział, że pan objął nadzór nad tą sprawą? Czy może pan kłamał w tym pierwszym oświadczeniu? Ani nie kłamałem. Proszę państwa, powiązanie mnie z tym, że to ja stałem za zarzutami, że wiedziałem i spowodowałem być może, że ci żołnierze zostali zatrzymani, że skuto ich kajdankami, że stosowano środki zapobiegawcze w stosunku do nich, jest wielką manipulacją. Jeszcze raz powtarzam i wyrażam oburzenie z tego powodu, że próbuje się mi przypisać, iż to ja spowodowałem, że ci żołnierze zostali faktycznie, jak wynika z publikacji Onetu, pokrzywdzeni. Ale w pierwszym oświadczeniu pan pisał, że pan z mediów dowiedział się o całej sprawie, panie prokuratorze. Dowiedziałem się 6 maja, a więc półtora miesiąca po zdarzeniu. Tak, ale jeszcze w swoim oświadczeniu dzień przed pan pisał, że pan nic nie wiedział o tym. Nie powiedziałem, że nic nie wiedziałem. Że pan dowiedział się z mediów o całej sprawie. Panie bo dowiedziałem się o zarzutach, o zatrzymaniach, o kajdankach i środkach stosowanych w stosunku do... To sprawuje pan nadzór nad sprawą i pan się nie interesuje, co się w tej sprawie dzieje? I później nie otrzymywałem żadnych informacji. I to na tyle... A występował pan o te informacje? Na tyle, co państwu mam do przekazania. Czy występował pan o te informacje? Panu zacytuję pański wpis, że nie byłem w żaden sposób poinformowany zarówno o zajściach na granicę, jak i o późniejszych krokach procesowych. I to jest prawda, a dowiedziałem się o tym z publikacji Onetu. Czyli miał pan, panie prokuratorze, miał pan nadzór nad sprawą i pan się nie interesował tą sprawą? Wyraziłem zgodę na objęcie sprawy wskutek wniosku przekazanego, który wpłynął na moje biurko. Państwo macie kopię tego przecież wniosku. Pokażcie. A ta kopia trafiła do Adama Bodnara? Pokażcie mi. Gdzie przekazał pan Adnarowi Bodnarowi tę kopię? Poinformował go pan o tym? Gdzie tam pisze o zarzutach? Gdzie tam pisze o kajdankach w stosunku do żołnierzy? Gdzie tam pisze o czynnościach wykonanych w stosunku do... Dlaczego pan swojego przełożonego o tym nie poinformował? Panie redaktorze, przecież wyraźnie państwu raz jeszcze mówię, że dowiedziałem się o tych okolicznościach, o których wspomniałem, dotyczących żołnierzy, kajdanek, zatrzymania, próby aresztowania właśnie wskutek publikacji Onetu. Panie prokuratorze, z całym szacunkiem, ale jak ja obejmuję nadzór nad jakimś reportażem, to ja się interesuję, na jakim etapie są prace, na jakim są zdjęcia, a pan w tak poważnej sprawie nie interesował się, nie występował pan o przekazanie. I na tym kontakt niestety, ze sprawą się mój skończył. A pan występował o te informacje? Nie występowałem o te informacje. Dlaczego? Ale naturalną rzeczą jest, że to prokurator został wyznaczony do sprawowania tego nadzoru i to ja powinienem otrzymywać informacje. I pana to po prostu nie interesowało? To jest pana zdanie i czysta spekulacja i kłamstwo. Czy po 13 grudnia kontaktował się pan z jakimiś politykami Zjednoczonej Prawicy?